ja nie wierzę, no zobaczcie, nie? Ruszyliśmy i patrzcie, co tu się dzieje. Z herbatką. Z herbatką idzie i z kubkiem, no nie. Ale tak w ogóle to witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie na kanale. Jak widzicie, z Tomaszem. Chyba nie przejdziemy. Zobaczcie. No i w końcu na rybach. Postanowiłem przyjechać na Troć, albo za Trocią, na rzekę Inę i spróbować szczęścia, albo postanowiliśmy przyjechać i spróbować szczęścia w Troci. Myśleliśmy o koniach, myśleliśmy mocno o pstrągach, ale jednak Trocie wygrały, dlatego że może już końcówka sezonu i za chwilę nie będzie tutaj po co przyjechać, no chyba że za strebniakiem, ale na pewno nie za keltem. Ty masz buty? Masz. Dobrze, że mamy buty, dobrze, że mamy śpiochy. Musimy takie coś sobie przejść, a tu nie jest głęboko do kolana, ale bez tego raczej byśmy nie przeszli. Także co jest? Telefon. Telefon. To ty się cofasz po telefon? Tak. A ja jeszcze parę słów z wami zamienię. Więc klimat musi być, baterie musimy naładować. Dzisiaj też, tak jak wam obiecałem ostatnio, postanowiłem zabrać gumy. Co prawda nie tylko i wyłącznie dlatego, że moja trzecia wyprawa albo trzeci dzień na trociach, więc nie wyłowiłem się jeszcze na te tradycyjne przynęty. Ale spakowałem troszeczkę twisterów, spakowałem troszeczkę główek i spakowałem też swoje robale. Co prawda jeszcze nie mam takich haków, jakie bym chciał. Będę musiał dokupić, ale zamierzam też połowić na te moje pstrągowe, albo może tak jak łowię pstrągi na robale, zamierzam też tak połowić trocie i może dzisiaj tak trochę spróbuję. Zobaczymy. Także patrzcie, czy one poszły do wody i patrzcie, czy coś się złowiło, ale z pewnością poświęcę sobie taki dzień, tak jak wam obiecałem na trociach. Woda wysoka. Woda wysoka, ale woda czysta. I ja taką wodę lubię. Mamy już koniec lutego i może te grube kelciory z wysokich partii spływają i uda nam się dzisiaj coś przechytrzyć. Tomasz już dochodzi z telefonem. Później może jeszcze kilka słów o sprzęcie, bo dzisiaj mamy ze sobą troszeczkę nowości pod kątem wędzisk, pod kątem kołowrotka, pod kątem zmontowania zestawu. Ale teraz już nie przedłużam. Ładujemy baterie. Chodzimy, szukamy troci. Patrzcie, jaki klimat. Prosta. Jest krzak, jest zwężka. Na pewno zahacza, ale podam tu woblera. A co tam? Coś trzeba znaleźć. Pudełko. Coś zerwać. Dzisiaj bardzo małe trzy pudełeczka z woblerami. Trochę wyselekcjonowane i przebrane. A, dobra, jakiś taki zielony. Na początek irkowy, przeze mnie odpowiednio obciążony, na dużych kotwach, bardzo drobno pracujący wobler, taki pójdzie na pierwsze zerwanie. Jak widzicie, dzisiaj jestem spakowany inaczej niż zawsze, czyli mobilnie. Zamierzamy troszeczkę pojeździć po rzece, zamierzamy troszeczkę poodwiedzać dobre odcinki, może nie totalnie miejscówki typu stricto to jedno miejsce, ale takie na przykład 100, 200, 300 metrowe dobre odcinki, które zawsze dawały rybę. Nie będziemy szli po rzece ileś kilometrów i ją obławiać, bardziej będziemy robić takie odcinki tam 100-200 metrów, więc mobilnie. Oczywiście znajdzie się czas na kiełbasę, oczywiście znajdzie się czas na śniadanko, na pogaduchy, ale plecak dzisiaj jest mi niepotrzebny, więc pierwszy raz w tym roku mobilnie, kamizelkowo, 4 pudełka. Jedno z żelastwem i 3 z woblerami. O. Muszę wejść. Do burty trzeba uważać. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ale trzeba podejść pod burtkę, żeby w ogóle obłowić. Ale pięknie chodzi.
bardzo drobno. Lubię tak, bardzo drobno, aż piszczy pleciona. No. I rzut po rybę. O. No, wyższa woda, dobra woda. Dzisiaj można łowić normalnymi woblerami, takimi głębszymi woblerami, większymi woblerami. A nie tymi samymi takimi szósteczkami, bo za głęboko bory ją po dnie. Więc dzisiaj naprawdę można dobry kaliber założyć, ten mój stary dobry kaliber na tą właśnie głęboką, fajną wodę. Taki stan lubiłem zawsze. 180, 200 tutaj to było dobrze, dzisiaj jest 205, troszeczkę wyższa. Te 10 cm, 15, ale to lepiej w tą stronę jak w drugą, jakby miało być dużo, dużo mniej. Tu pod ten krzak trzeba podać, wiesz? Jak łowić na takiej wysokiej wodzie? Tak naprawdę łowić tak samo, tradycyjnie, tak jak to robicie na co dzień. Jednak na pewno warto zwrócić uwagę na burtę. Teraz naprawdę ryba może być na tym kancie, na trawach, na przyklejonej burcie i z pewnością, tutaj też Tomkowi mówię, trzeba mocno zwrócić uwagę nad pracą woblera przy brzegu, szukać cieni, szukać zatoczek, szukać głębszej takiej fajnej burty, ale też nie omijać płytkich traw. W ogóle odcinki takie bardziej wychodzące, podnoszące dno, które normalnie omijamy, które normalnie są za płytkie, teraz też mogą dać rybę, więc takie miejsca warto obłowić. No ale też jest druga prawda, przy takiej wodzie normalne dla nas miejsca mogą być niedostępne. Właśnie przed chwilą podeszliśmy pod takie fajne trzy wejścia w drzewach i przy tej wodzie ich nie obłowimy, więc trzeba troszeczkę się wycofać. Szukamy. No, ja tu wchodzę, ty możesz spróbować następną albo na następną. Tu już te pierwsze miejsca może się uda obłowić, chociaż ja nie wiem, czy mi się tu uda. Być może, że nie, ale spróbuję. Na krótko chociaż. Krótki dyszel przy burcie, ona może wyjść pod samą szczytóweczką, wiesz? Gdzieś tam sobie znajdzie cienia i sobie będzie siedziała. Próbujemy. Ale zobaczcie, jaka cisza, spokój. Nikogo nie ma. Być może kogoś dzisiaj spotkamy, ale najprawdopodobniej te większość tych miejscówek jest tylko dla nas. O, tu są jakieś krzaki. No na pewno na takiej dużej wodzie przydaje się mocno znajomość, mieć znajomość wody. Znajomość, gdzie są te zaczepy, gdzie są te kołki. Ale to już naprawdę trzeba być często, często nad wodą, żeby to zapamiętać, bo rzeka cały czas się zmienia. I my na to na pewno dzisiaj nie możemy liczyć. No kilka miejsc już obłowiliśmy, zaznajomiliśmy się z wodą, z rzeką. Oczywiście nic się nie wydarzyło, bo to przecież tylko trocie. Nie? Ale takich parę słów o sprzęcie, bo dzisiaj taki mamy ze sobą nowatorski sprzęt, więc chociażby minutkę dajcie mi o nim coś powiedzieć. Ja dzisiaj mam ze sobą Toshido, wędkę, która została w tym roku wrzucona do oferty Robinsona jako wędka, typowo wędka trociowa. 2,85 długości, 10,45 CW. Taki klasyk, standard, troszeczkę większe przelotki na szczycie, troszeczkę dłuższa pianka i dzisiaj do niego sobie wrzuciłem testowo, ale już wiem, że to będzie mój kołowrotek na trocie, metaloida. Chyba sześciołożyskowy kołowrotek, całkowicie zrobiony nie z grafitu, tylko z dur aluminium. Troszeczkę większy kołowrotek od Harami 3010, z troszeczkę większym zapasem link, jeżeli chodzi o szpulę, ale także z bardzo precyzyjnym hamulcem i z bardzo dobrym, miękko działającym mechanizmem. Naprawdę nie czuję w ogóle przynęty, nie czuję w ogóle prądu, bardzo fajnie, miękko mi się łowi. Ja ten kołowrotek już miałem dawno temu na
filmach moich, gdzie byłem u Darka Małysza, łowiłem głowacice i tam go testowałem, tam on fajnie mi się sprawdził, ale co, zapomniałem o nim. Łowiłem na harami, wiem, że już od dzisiaj będę łowił sobie, jeżeli chodzi o ten mocniejszy sprzęt, na tego metaloida. Także dobra i tańsza propozycja pod kątem takiego zestawu. A ta druga wędka, która koło mnie leży, to taka wędka, którą możecie się spodziewać w 2023 roku, a może na jesień 2022 roku, to jest Diaflex Speeder. No i w tej serii znajdzie się miejsce właśnie na taką jedną wędkę, na te nasze salmonidy, na te nasze piękne trocie. Wędka już naprawdę finezyjna, dużo lżejsza, świetny blank, tych blanków nie trzeba zachwalać. Tomasz ma dzisiaj okazję pierwszy raz na nią łowić. To jest prototyp oczywiście, ale już taki bardzo, bardzo, bardzo finalny prototyp. Jeszcze małe poprawki, ostateczne i już wejdzie do produkcji. Wędka troszeczkę dłuższa, bo ma długość 2,90, ale te same CW 10,45, czyli takie najczęściej spotykane do takich klasycznych wahadłówek, klasycznych obrotówek, jakie używa się na trociach i klasycznych woblerów, która poradzi sobie, jestem przekonany, z największymi łososiami, z największymi trociami. A ta jej lekkość i finezja pozwoli nam cieszyć się z wędkowania. Tomasz, jakie wrażenia? No pierwsze wrażenie jak cała seria Diaflex, tak? Pierwsze co waga, czuć, że jest zestaw delikatny, tak? Lekki. 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 Widać, że przenosi drgania idealnie, tak? Wszystko czuć w rękojeści. Długość 2,90, tak na dzisiejszą wodę idealna. No i tak się wejdę w słowo. Pierwsze wrażenia idealne, tak? Idealne. Zobaczymy co dalej. No, jak na rybie jak może. Na rybie, może się uda, tak? I ja wam powiem, że ten blank ma tą w sobie sprężystość, tą gumę. On mimo tej szybkości i mocy ma tą gumę, która działa do samego dolnika i ona nie przesztywnia się, nie kończy. Ona cały czas amortyzuje i sprężynuje i to jest właśnie rewelacyjnie. Rewelacyjne w tym blanku. Ten blank o troszeczkę mniejszej zbieżności niż te szczupakowe diaflexy, dlatego żeby on miał te bardziej równe ugięcie i bardziej takie sprężyste ugięcie. Bardzo podobnie zbudowany do wędki 205 sandaczowej, która też jest finezyjna i też gnie się mimo tego mocnego szczytu na całej takiej długości, nie? To miał być podobny charakter wędziska. Myślę, że to się udało i oczywiście będę was do niego namawiał i będę was zapraszał do kupna tej wędki. Ale co? Idziemy. Idziemy. Idziemy, patrzcie, czy złowimy tą swoją dzisiaj pierwszą troć. Coś tam sobie zjemy, coś tam sobie wypijemy i ruszamy posłuchać dzisiaj tak naprawdę szumu wody i ptaszków. Cisza, spokój. No, jest klimat. Mocno tonący? Nie. Nie wiem, czy on w ogóle jest tonący. Tak spada jak wiesz. Taki zerowy. Może, wiesz? Zaraz ci go pokażę, bo ja tak lubiłem ustawiać sobie je na delikatnie pływające. To są przeze mnie lane ołowie, nie? Bo one były takie bombkowe bardzo mocno, ale taką fajną, drobną pracę ma. Zobacz, widzisz? Zobacz. Zerowy, przy jakich dużych kotwach. Ale o, tu jest przeze mnie dwa razy ołów dany. Fajnie ustabilizowany, dobrze wyważony. I o takiej bardzo fajnej, drobnej pracy, wiesz? Fajnie wchodzi w prąd. Tak, jeden ze starszych moich woblerów. Mam taką partię kilku sztuk. Drobno pracującą właśnie, głęboką, z takim dobrym dociążeniem. Przy takich normalnych warunkach tutaj, niskich, takie rzadko do użycia, bo one już gdzieś tam za bardzo wchodziły w dno, za bardzo haczyły po piachu, wiesz? Teraz idealnie się nimi łowi, nie? Nie czuję, żebym doszedł do dna, a na pewno koło niego gdzieś tam pyka, nie? O, puściło, widziałeś? Kawał drewna. Trochę go spuścimy.
poszło mi po czymś. Albo po rybie, albo po burcie. Takie tut, wiesz. No, to mogła być ryba, która odprowadza, bo to nigdy nie wiesz. Ale najprawdopodobniej to było jakieś tam, wiesz, śmieci z brzegu, nie? Tak, ale ona równie dobrze może być po drugiej stronie i równie dobrze te takie rzuty bardzo dalekie mogą być skuteczne. Oczywiście jak przesadzisz, to zahaczysz o śmieci, ale jak ona gdzieś jest przy burcie, to dobrze jest tak mocno wrzucić w ten brzeg i tak, żeby ten wobbler powolutku, spokojnie z tego brzegu wyszedł. Tak, za mocno, za agresywnie nie, ponieważ tam zaraz zahaczy, ale tak delikatnie. No i takie te ryby się łowi z drugiej strony w ten sposób bardzo często. To jest ok. Ja taką baryłkę założyłem teraz specjalnie. Taki też mój wobbler, na którym tu kiedyś komplet zrobiłem, takich 70 plus ryb. Zobacz jak chodzi. Ten akurat inaczej chodzi. Bardzo agresywnie, widzisz? Ale mięciutko na wędce, nie? Ale taki żwawy, powiedzmy, nie? Ale wieje z nosa, leci ciemne chmury, nie? Tak, bardziej tu chodzi o to wyjście, wiesz, wtedy ona ładnie się podnosi i może się do niej podniesie ryba, nie? Gdzieś pod koniec się i tak przyhacza. Nie ma miękkiej gry i zabawy. Tak w ogóle, to zapomniałem wam powiedzieć, że dzisiaj troszeczkę testuję nowatorskie rozwiązanie, swoje oczywiście rozwiązanie, które znacie z Pstrągu. Phantom Prime 018, plecioneczka, nawinięta, czterosplotowa. Ośmiosplotowa, ostatnio była na harami, teraz czterosplotowa. Bardziej szorstka, ale też powinna być bardziej odporna na te wszystkie uszkodzenia mechaniczne. Tak mi się bynajmniej wydaje, tak przeważnie było, więc czterosplotóweczka. I przypon około 1,20 m, 1,50 m nawet bym powiedział. Z żyłki tam 0,284 bodajże, czyli taką prawie 0,30 mocną żyłę założyłem. Żeby mieć troszeczkę tej amortyzacji tego, co mówię o pstrągach, że ten hol jest taki spokojniejszy, delikatniejszy. Nie czuć aż tego takiego przechodzenia tą plecionką po ciele ryby, tego takiego twardego, ostrego holowania i tych takich dziwnych odczuć. To wszystko jest takie dosyć nerwowe, jeżeli chodzi o samą plecionkę i samo łowienie na plecionkę. Ja tak zawsze łowiłem, bo nigdy nie lubię łowić na grubą żyłę, za duża amortyzacja dla mnie, chyba że na srebrniaczkach. Mniej tego czucia, gorszy rzut i tak dalej, często o tym mówiłem na pstrągach. Więc dzisiaj postanowiłem taki swój zestaw pstrągowy zmontować pod kątem troci, tylko oczywiście grubszy. I powiem wam, że początek jest taki, że fajnie mi się łowi. Fajnie mi się rzuca, bo jednak mam początek z tej żyłki, jakby inaczej, jakby ten rzut był taki bardziej miękki, nie taki sztywny z tej plecionki. Często jest tak, że ta plecionka gdzieś na tym szczycie nam się obwija o kij, że jakby to wszystko takie za sztywne czujemy, za mocne, tak? To tak bym powiedział, że troszeczkę jakby wytłumiło mi to wszystko, że jest jakby to wszystko takie spokojniejsze, delikatniejsze, a nierazu mi się jeszcze szczyt nie splątał. No i przy tych zaczepach też jakoś tak, nie wiem, no, dalej mogę odstrzelić, bo mam plecionkę, przed chwilą odstrzeliłem, a jednak mimo wszystko jest taka troszeczkę amortyzacja, jakby to nie jest takie wszystko takie twarde, takie szorstkie, bym powiedział.
Więc no ja jestem pod wrażeniem. Oczywiście zwykły węzeł zderzakowy, testuję nowe węzły, ale tutaj na razie jeszcze ich nie jestem pewny, więc na spokojnie klasyczny zderzak i próbujemy. Także mi się wydaje, że chyba przy takim zestawie też zostanę i wydaje mi się, że wręcz jestem prawie pewny, że ten hol będzie naprawdę lepszy, spokojniejszy, taki delikatniejszy i te odczucia na wędce jakby będą takie spokojniejsze, a sama ryba jakby biorąc tą plecionkę na ciało, na ogon, no to już tego nie będzie, tak? Będzie to wszystko na żyłce, ta żyłka będzie jakby przechodziła śliska i jakby też ta ryba się przez to nie obetrze i nie skaleczy. Więc no ja to tak zrobiłem i myślę, że długo przy tym zestawie zostanę, jak nie na zawsze, bo przecież przy trociach to ciężko to wytestować, ale wytestowałem to przy pstrągach, przy dużych pstrągach. Dlaczego tutaj nie miałoby być podobnie? Pojedliśmy, wybraliśmy się na kolejny odcinek. No i tak o, Tomasz nie wziął przynęt ze sobą. Tak bywa. Ja nie wziąłem podbieraka i nie wziąłem aparatu, więc to jest wesoło. Będzie musiał niestety, ale żyłować na moich przynętach. A jak będzie ryba, to będzie ciekawie, bo będziemy ją podbierać ręką. Będzie się działo. Będzie się działo, także mamy takie 200-metrowe odcinki do zrobienia. No i zobaczymy, czy się coś uda. Ale no, bez przynęt i bez aparatu i bez podbieraka. Idziemy. Idziemy przed siebie. Nie zamierzamy się cofać. Może przesądni nie jesteśmy, ale mówią, że cofanie nie jest za dobre. Ale piękne ten. Ładnie to wygląda. No, ładnie to wygląda, nie? Piękne, suche krzaczory. Tak by można było to powiedzieć. No i wszędzie, jak widzicie, zalane tereny, błoto. Autem nie da rady przejechać. Jeszcze kawałek i w prawo. Na robaczka, nie? No. Bardzo szybko. Hulać trzeba. Pod nie. Ciekawe jak wiesz z dochodzeniem do dna, no. Wydaje mi się, że kupię ołów jeszcze jeden, bo to jest ołów, widzisz, pod wierzchem był, nie? Wyniosło go. Wyciąga go. Wiesz, na takich spokojniejszych fragmentach. No jeszcze, nie? No to jeszcze, jeden ołów i to jest 5,5 kula wolframowa. Zobaczę jakie są największe, kupiłbym większą, wiesz? Cofnę się pod krzaczek. Aż tam? No. No dobra. Ja tak bardziej tu tą prostą zrobię, wiesz? Ja tu tą prostą zrobię. No dobra, i potem tą w lewę. Dobra, zakładam woblera, wiesz? Widać, że to jest troszkę za lekkie, a ta woda za mocno ciągnie tu. Także no, na pewno spróbujemy w ten sposób połowić. Ale jeszcze muszę to przerobić. Spróbuję dorwać większe trochę haki. Zobaczcie, jakie są największe kuleczki wolframowe i na pewno muszę grubszy ołów kupić. To jest chyba jedynka. 1-1, 1-2 spróbuję. Także jak nie w tym, to w przyszłym sezonie na pewno ten temat spróbuję ogarnąć i spróbuję w ten sposób połowić. I zobaczyć, czy będą chciały. Ale myślę, że w mniejszej, spokojniejszej wodzie to będzie coś naprawdę dobrego. Założymy takie róże. A co tam? Troszeczkę zagramy na nerwach.
wpadła. Ale tak brała na dwa razy, tak pukła, zaciągnęła i poszła raz i spadła od razu. Normalnie już się wczułem w cięcie. Ja pierdzielę, no. Jeden młyn tylko. Z brzegu poszła, tak pukła. Potem tak jakby zaciągnęła, tak wiesz, jakby trąciła, a za chwilę poprawiła i bum. Świeżego woblera założyłem, ale tu nie obawiałem niczym innym, tego fioleta. Czekaj, pokażę ci nagranie. O, no i widzicie, no. Kurde! No kurde! Mam była. Było blisko. Takie miałem takie, tak z brzegu jakby miałem takie dotknięcie, trącenie takie okoniowe woblera. I potem miałem takie już takie zaciągnięcie, wiesz, takie miękkie, jakby zabrała go. Tak jakby, nie wiem, lekko go nawet dała pod prąd. To już było branie. Ona go już zaciągnęła, nie? I wtedy opór, ja docięłem, no wszystko w tempo. I tylko taki opór, tak jakby napięła i od razu spadła. Gdzieś za błąkę może. Idziemy na obiad, ale ja jeszcze powtórzę, kilka razy rzucę i po obiedzie tu przyjdę. Trzeba przyjść, powtórzę. Przyjdę tu po obiedzie. Ona nie jest tak, że wiesz, no nie wiem, ona była no sekundę, nie? Ja! A jestem zły, znaczy szczęśliwy i zły. Szczęśliwy, bo było coś się wydarzyło, było branie, wiem, że mogłem złowić rybę, a zły, że się nie udało złowić, nie? Trzeba próbować. O, no trzeba próbować, trzeba próbować, trzeba próbować. Jak ktoś nie jest nad wodą i ktoś nie próbuje, to na pewno nie złowi. Nowy wobler, świeży. MC? Tak naprawdę chyba drugi czy trzeci rzut nim. Założyłem, tak zobaczyłem, ładnie miękko chodzi. A mówię, takiego naturalnego fioleta se spróbuję, co tam będę kombinował. Nie żarówę, tylko takie, wiesz. Ciekawe, wcześniej gumą tu rzucałem. Ale tak chyba w dół mocno nie rzuciłem tą gumą, bardziej w górę tutaj. Próbuję jeszcze, muszę podać ze 3-4 razy. I widzisz, to jest to. Zobaczcie, zakręt, zewnętrzny zakręt. Jeżeli się mają ustawić, to właśnie tam jest głęboko, bo ja znam to miejsce. Tamta burta jest od razu głęboka. To właśnie po tej takiej osi zakrętu, nie? Żeby odpoczywać, nie? Mam nadzieję, że nie wieje, że słyszeliście. Tak bywa. To tylko ryby. Słuchajcie, no, zmuszony wam jestem dograć wyjaśnienie. Ponieważ jak przyjechałem do domu i zacząłem montować ten film, to się okazało, że nie ma w nim najważniejszych scen i no i jest mi z tego powodu naprawdę przykro. Bardzo was za to przepraszam. Postaram się więcej tego nie zrobić. Ale już wyjaśniam wam, co się stało. Prawdopodobnie, jak pokazywałem Tomkowi nagranie brania pierwszego, wkładając kamerkę na głowę, musiałem przełączyć ją w tryb zdjęć. I to, co mi zostało po tym, co się za chwilę wydarzyło, o czym wam opowiem, to tylko 3 zdjęcia z akcji i później z mojego komentarza do tej akcji. Ale wracając do tego zdarzenia, to było niesamowite i chyba żaden scenariusz by sobie tak tego nie wymyślił. Podałem jeszcze raz tego samego woblera troszeczkę niżej. Wkręciłem wobler. Wobler szedł przez cały środek rzeki i gdy dochodził do mojej burty, około 2 metry od tej burty, złapał cień prądowy na środku rzeki, albo może w głównym korycie rzeki przy mojej burcie, który, jak się później okazało, robiła 2-3 metry wyżej leżąca kłoda na dnie. Takie miejsca nieraz wam opowiadałem, że są miejscami, gdzie zatrzymują się prawdopodobnie największe ryby. I tak też było tym razem. W momencie, jak stanął wobler i złapał ten cień, nastąpiło potężne branie. Wędka wygięła się do samego dolnika i usłyszałem jazgot kołowrotka. To była naprawdę potężna ryba. Przewalała się pod wodą i wysnuwała mi żyłkę z mojego młynka. Po chwili jednak ryba mi spadła. Nie dowierzałem w to. Całe zdarzenie oczywiście widział Tomek siedzący koło mnie. Nie wiem, jak to się stało, tak po prostu musiało być. To była naprawdę, uwierzcie mi, naprawdę duża, gruba ryba. Kotwice VMC wanadowe, bardzo ostre, świeże założone przed tą wyprawą na wobler, a jednak się nie udało. Takie jest wędkarstwo. Szkoda tylko, że nie uwieczniłem tego na kamerce i na filmie. No i po tym wszystkim musieliśmy odreagować i poszliśmy oczywiście na obiecany obiad i kiełbachę. Patrzcie, co było dalej. No i tradycyjnie kiełba musi być, więc
robimy ognisko, pieczemy kiełbasę, jemy. Ja bynajmniej wracam na swoją miejscówkę i do wieczora robimy tą wodę, ewentualnie jeszcze jedno przejechanie tam na tą keltówę, co ci mówiłem, poniżej mostu na wieczór, więc to podejrzewam, bo już słońce dosyć nisko, to miejsce, które widzieliście, dwie ryby i mógł być komplet, też dlatego taki tytuł, że komplet troci, ponieważ mógł być ten komplet, tak trochę żartobliwie, mam nadzieję, że nie obrazicie się na mnie za to, ale nie wiecie, czy jednak był komplet, ponieważ zobaczcie, co jeszcze się wydarzyło po naszym jedzonku, po naszej kiełbie. Muszę coś zmienić. A co ty kombinujesz? A tak. Szukasz wobleru? Szukam wobleru. A ty? No to szukaj, to zmieniaj coś. Naturales? O, te są dobre takie, te dwa. O właśnie, a sobie dokładałeś. No dobra. No co, pojedli. Po trzy kiełbasy, także na grubo było. Aż się sami dziwiliśmy. Także no, obżarci trochę jesteśmy. A teraz maszerujemy, nie? Na rewanż, dawaj, bo ja już palę się cały, normalnie się cały palę. No, na ten rewanż, oczywiście zaraz się wypalę. Ale na razie mam jeszcze ogień. Rzucaj, będą ryby, będą. Ognicho przygasa, na żużelku zrobione. O. Zostawiliśmy troszeczkę chrustu dla kogoś jeszcze. Szpady czekają. Nasze. O. I szczęśliwy woblerek. Kończymy na dziś. Nic więcej już się nie wydarzyło na naszych wędkach. Tomasz jeszcze obawia jedną miejscówkę. Zaraz całkowicie będzie ciemno. Ja jeszcze też zamierzam w jedną miejscówkę uderzyć, jeszcze parę rzutów wykonać. Ale myślę, że dzień trzeba zaliczyć mocno na plus. Mimo, że nie udało się złowić ryby, bo przecież nie zawsze się udaje. Ale to pokazało, że są w rzece i że warto próbować, bo przecież w domu jej nie złowimy. A przy okazji można naprawdę przyjemnie, mile spędzić czas, co my dzisiaj uczyniliśmy. Także do następnego filmu. Łamcie wędki i pamiętajcie, idźcie nad wodę, bo w ten sposób zawsze macie szansę na rybę. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was. Heja. Jest na takim fajnym zoomie. Jak fajnie to wygląda na takim zoomie? Thank you.